W zadaniu siódmym za 3 punkty dosyć typowa nierówność z wartością bezwzględną, ale ten x jest też obok modułu. Przedstawiam dwa dosyć typowe rozwiązania. To pierwsze bazuje na definicji modułu. Mamy tutaj moduł różnicy 2x minus 7, który zgodnie z definicją możemy rozpisać na dwa sposoby. Albo to będzie 2x minus 7, czyli moduł znika, a tak będzie oczywiście wtedy, gdy to 2x minus 7 będzie większe bądź równe 0. Czyli gdy 2x będzie większe bądź równe 7, czyli samo x będzie większe bądź równe, uwaga, 7 drugich, czyli 3 całe i 1 druga. Natomiast w przeciwnym razie, gdy x będzie ostro mniejsze od tej liczby, to co mamy tutaj pod modułem będzie ujemne, czyli moduł zamieni to wyrażenie na przeciwne do tego ujemnego, na dodatnie i to będzie minus 2x plus 7. Po prostu z automatu zmieniamy znaki. No i teraz po prostu będziemy rozpatrywać dwa przypadki. Pozbywamy się modułu, no ale kosztem rozpatrywania niestety dwóch nierówności. Ta pierwsza może tak po kolei, niech to będą na początek x mniejsze od 3,5. No i wówczas mamy coś takiego, 3x minus, uwaga, w nawiasie zamiast modułu ta wersja, minus 2x plus 7 i to ma być mniejsze od 11, ale może jeszcze to przekształćmy. 3x minus minus 2x to by dawało 5x i uwaga, minus 7, to ma być ostro mniejsze od 11. Dalej dostaniemy równoważnie 5x mniejsze od 18 i po podzieleniu przez 5 ostatecznie x mają być mniejsze od, uwaga, 3 całe i 3 piąte. Tak nawet możemy zapisać, ale to jest 3,6, a my szukamy rozwiązań wśród x-ów mniejszych od 3,5. Więc okazuje się, że wszystkie te liczby są dobre. Dla każdego takiego x-a mniejszego od 3,5 ta nierówność jest spełniona, więc póki co możemy przyjąć następujący częściowy zbiór rozwiązań. Przedział od minus nieskończoności do 3,5. To przechodzimy do drugiego wariantu, czyli zabieramy się za liczby większe bądź równe. 3 i 1 druga. I to by dawało 3x minus, zamieniamy moduł na zwykły nawias, 2x minus 7 właśnie w nawiasie, co daje, uwaga, 3x minus 2x, czyli x minus minus 7, więc plus 7 i to ma być mniejsze od 11. To by dawało x-a po prostu mniejszego od 4, więc wśród takich liczb większych lub równych 3,5 dochodzimy do liczb mniejszych od 4. To by dawało drugi cząstkowy zbiór rozwiązań, tym razem przedział domknięty z lewej strony, od 3 i 1 druga do 4, ale bez 4. Więc ostatecznie to będziemy sumować te dwa zbiory, bo mamy tutaj alternatywę dwóch przypadków, więc do odpowiedzi podajemy sumę tych dwóch przedziałów. A suma tych dwóch przedziałów, tutaj ładnie się to wszystko skleja w 3,5, to przedział od minus nieskończoności do 4, oczywiście przedział obustronnie otwarty. Drugie rozwiązanie będzie graficzne, tylko nieco to poprzestawiamy tak dla wygody, bo rysowanie takiej lewej strony nie jest zbyt sympatyczne. Więc tak, 3x minus 11 ma być ostro mniejsze od, już ze znakiem plus, modułu 2x minus 7. I dalej upraszczamy, dzieląc obie strony przez 2. Z takim dzieleniem możemy wejść pod moduł. Po lewej stronie mamy 3 drugie x minus 5,5. Wykresem będzie linia prosta. A po prawej stronie dostaniemy moduł różnicy x minus 3 i 1 druga. Tutaj wykresem będzie taka charakterystyczna fałka. Nas teraz będzie interesować taka sytuacja. Ta fałka ma być nad prostą, więc szybko zobaczmy, jak to wygląda. Naszkicujmy układ współrzędnych, oś Y, może oś X gdzieś tutaj. I z uwagi na to, że mamy tutaj połówkowe liczby, no to przyjmijmy, że jednostką będą dwie kratki tym razem.
jak wygląda wykres z prawej strony. To jest taka V-ka moduł X przesunięta o 3,5 jednostki w prawo. Czyli przesuwamy 1, 2, 3,5 do tego punktu. No i teraz po prostu po przekątnych kratek. Rysujemy prawą gałązkę i lewą gałązkę. Ona powinna trafić tutaj w sam koniuszek osi, bo to też będzie 3,5. Także mamy już wykres prawej strony i teraz wykres lewej strony. A rysunek zaczynamy od punktu minus 5,5 na osi Y, bo to jest to B. Y równa się AX plus B. B odpowiada za punkt przecięcia prostej z osią Y. I teraz współczynnik kierunkowy 3 drugie informuje nas o tym, że prosta wznosi się na zasadzie dwie pewne wybrane jednostki w prawo, mogą być kratki, i trzy takie same wybrane jednostki w górę. Więc ponownie możemy to podkładać kilka razy, aż dojdzie do spotkania obu wykresów w tym punkcie. No i od tego momentu prosta będzie nad V-ką, bo jednak ona się szybciej wznosi niż ta prawa gałązka naszej V-ki. Tu jest punkt spotkania. A pierwsza współrzędna tego punktu to 2, 3, oczywiście 4. To jest lewa strona i do czwórki, dla wszystkich x-ów na lewo od czwórki, prosta jest pod V-ką. No właśnie tak ma być, prosta jest pod tą V-ką. Więc możemy jeszcze jakoś tam zaznaczyć na osi x-ów, że chodzi nam o takie liczby do czwórki, ale bez czwórki, bo punkt spotkania dałby równość, a równości nie mamy. No i na dobrą sprawę tutaj mamy krótkie rozwiąż nierówność, a nie na przykład wskaż zbiór rozwiązań, więc możemy też podać odpowiedź w takiej postaci. To musi być zaakceptowane.